Dzień dobry, witam Państwa na konferencji Prawa i Sprawiedliwości poświęconej trwającym konsultacjom społecznym w sprawie parku kulturowego na ulicy Piotrkowskiej. Zachęcam wszystkich łodzian do tego, żeby wzięli w tych konsultacjach udział, a my w dniu dzisiejszym przedstawimy nasze stanowisko jako radnych Prawa i Sprawiedliwości. Witamy tą inicjatywę z zadowoleniem. Uważam, że jest to dobra forma ochrony naszej wizytówki, jaką jest ulica Piotrkowska. I oprócz tego, że popieramy jakby sam pomysł prowadzenia tutaj parku kulturowego, chcieliśmy przedstawić kilka naszych pomysłów na ten temat oraz odnieść się do najbardziej kontrowersyjnego pomysłu, jakim jest wprowadzenie zakazu alkoholu po godzinie 23 na tej ulicy. Uważamy, że ograniczenie sprzedaży alkoholu będzie bardzo pozytywnie wpływało na działalność ulicy Piotrkowskiej pod tym względem, że ograniczy to ilość osób załatwiających swoje potrzeby w miejscach do tego nieprzeznaczonych, szczególnie po bramach. Uważamy, że alkohol i tak będzie dostępny w lokalach, pubach, a jeżeli mówimy o wizytówce Łodzi, o ulicy Piotrkowskiej, to jest to najbardziej odpowiednie miejsce do tego, żeby kupić ten alkohol w późnych godzinach nocnych. I tak jak większość lokali dba o swoich klientów i stara się zapewnić im bezpieczeństwo, i także to jest lokali typu kluby, restauracje, i to jest też argumentem za wprowadzeniem zakazu sprzedaży alkoholu w sklepach po godzinie 23 przy ulicy Piotrkowskiej, o tyle chcemy poszerzyć ten zakaz prowadzenia działalności w ramach parku kulturowego o te kluby i te rodzaje działalności, które o swoich klientów nie dbają, a wręcz, jak donosiła wielokrotnie prasa w różnych miastach w Polsce, bazuje na oszukiwaniu i ich naciąganiu. Chodzi nam o wprowadzenie zakazu działalności klubów typu, nie będę wymieniał nazwy, natomiast chodzi o kluby typu GoGo i kluby ze striptisem, z którymi wiele miast w Polsce ze względów wizerunkowych próbowały sobie poradzić. Prasa donosiła o wyłudzeniach po kilkadziesiąt tysięcy ludzi w stosunku do klientów, głównie turystów, i to turystów z tego kręgu biznesowego, na którego stawia Łódź. Uważamy, że skoro prawnie jest możliwe zakazanie sprzedaży alkoholu w określonych godzinach, to także za ograniczenie niektórych form działalności i wpisanie wprost, że chodzi tutaj o kluby ze striptisem, kluby GoGo, również jest możliwe w ramach parku kulturowego, tym bardziej, że chodzi tutaj o wizerunek, o pewną kulturę miejsca i o to, żeby ta wizytówka Łodzi była od pewnych rodzajów działalności wolna. I taki wniosek złożyliśmy w konsultacjach społecznych, ja dzisiaj wypełniłem ten formularz. Natomiast złożymy też odpowiednią poprawkę w przypadku, gdyby doszło do głosowania uchwały, gdyby ten wniosek nie był w konsultacjach społecznych uwzględniony. Drugim naszym pomysłem istotnym, ale na zmianę trochę terenu funkcjonowania parku kulturowego. Otóż park kulturowy miałby powstać pomiędzy mniej więcej ulicami Kościuszki i Sienkiewicza. I ten teren parku ograniczony jest tymi pierzejami ulic, które są bliżej Piotrkowskiej. Przeciwna pierzeja nie wchodzi do parku kulturowego. Wydaje nam się, że powinny jednak ulice jako całość wchodzić do parku kulturowego, dlatego że zdając sobie sprawę, że to trzeba po prostu poszerzyć o działki, bo tam się wpisuje działki, dlatego że efekt estetyczny jednej pierzei, o który tutaj chodzi, nie będzie taki jak przy dwóch, a poza tym też warunki funkcjonowania, zwłaszcza małych przedsiębiorców przy tych ulicach, będą bardzo nierówne, no bo szewc, krawiec, salon z jakąś sprzedażą telefonów komórkowych po jednej ulicy będzie musiał się ściśle dostosować do pewnych reguł panujących w parku kulturowym, jeżeli chodzi o reklamy. Jego konkurent z przeciwnej strony ulicy już nie, a całość nie będzie dawała tego efektu estetycznego, dlatego uważamy, że obie strony ulicy Piotrkowskiej, obie strony ulicy Kościuszki, obie strony ulicy Sienkiewicza powinny do parku wejść. Co nasze takie główne zastrzeżenia do... Reasumując, jesteśmy zdania, że potrzeba jest czegoś takiego jak parku kulturowego, żeby jeszcze podnieść bardziej rangę ulicy Piotrkowskiej, pokazać, że to jest miejsce, w którym się tak naprawdę Łódź skupia i Łódź się zaczyna, żeby to było miejsce reprezentatywne i dbające o wszystkich, i mieszkańców, i turystów, którzy tutaj do nas przyjeżdżają, bo na tym nam najbardziej zależy, chyba wszystkim w Łodzi zależy na tym, żeby jak najwięcej osób do nas przyjeżdżało, żeby każdy mieszkaniec czuł się tutaj dobrze i miał odpowiednie narzędzia do tego, żeby spędzać swój wolny czas w dobrym miejscu, bez klimatów, które uwłaczają XXI wiekowi.